Bractwo intymne. Tu Gandalf. Przepraszam, że tak spuszczam nos na kwintę, ale jestem dzisiaj wyjątkowo nieprzyjemnie zesromany. A wszystko to za sprawą urzędu pocztowego, który zarzucił mnie, nie przeczę, sporą liczbą listów, ale za to wyłącznie od kobiet. I to do tego nieznajomych. W tej sytuacji odnoszę wrażenie, że nasze utyskiwania na tę instytucję wydają się być niepozbawione podstaw. Tyle tytułem wstępu. No a teraz przystępuję już do korespondencji. Rozdzieram niechętnymi otoczkami kopertę, zapaskudzoną licznymi stemplami. O, jak widzę, równe, czytelne pismo. Kompletnie wyzute z jakiegokolwiek rysu osobowościowego. Jakie widzę. A w dole podpis. Pewna gospodyni domowa z Kieleckiego. No cóż, niech i tak będzie. Przeczytajmy. Kochany Gandalfie, chociaż mieszkam w Kieleckim, to jednak de facto urodziłam się w Toruńskiem. Ale nie o tym chciałam ci napisać. A o czym, moja droga? To było gdzieś tak wczoraj z wieczora. Byłam właśnie z mężem w kuchni, kiedy nagle zobaczyliśmy latający spodek. No, cóż, wydaje mi się, że do nieporozumień rodzinnych nie należy mieszać osób trzecich. Ale nie o tym ci chciałam napisać. No to o czym wobec tego? To było też gdzieś tak wczoraj z wieczora, ale jak już wyszliśmy z kuchni. Otóż, kiedy podchodziłam do mojego męża, żeby go pocałować na dobranoc. A właśnie, zapomniałam ci chyba napisać, że mam męża. Nie zapomniałaś. Spójrz, no. Trzecią linijkę. A, rzeczywiście. No więc, kiedy chciałam go pocałować, ten błyskawicznym ruchem pochwycił mnie za mój pas słucki i przerzucił przez biodro, w wyniku czego doznałam skomplikowanego urazu miednicy. Tak, że przez tydzień nie miałam w czym nosić wody. Na szczęście, z powodu lokalnej awarii, wody i tak nie było. Ale nie o tym ci chciałam napisać. To dlaczego mi piszesz, kobieto? Chodzi mi mianowicie o to, że to już się nie pierwszy raz zdarzyło. Z tą awarią? Nie, z tą miednicą. No więc, na czym w zasadzie polega twój problem, kobieto? W świetle tego, co napisałam, chciałabym prosić o pożyczkę w wysokości 6000 złotych. Propozycja bardzo interesująca. Ale kochana gospodyni domowa z Kieleckiego, pod te pieniądze może by się zgłosił twój małżonek. Pamiętaj, z portmonetką i bez pasa słuckiego. Twój Gandalf.